Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych przez liczby naturalne jest bardzo podobne do dzielenia pisemnego liczb naturalnych. Zaraz się przekonasz. Dzięki tej lekcji dowiesz się, jak pisemnie podzielić liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną. Najpierw jednak przypomnimy sobie jak dzielić liczby dziesiętne przez liczby naturalne w pamięci. Ile to jest 15 podzielić przez 3? 5. A ile to jest 1,5 podzielić przez 3? Potrafisz już wykonać takie dzielenie w pamięci. Zatrzymaj zatem lekcję i spróbuj samodzielnie odpowiedzieć. Mamy tutaj dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną. Zapominamy więc na chwilę o przecinku i dzielimy liczbę 15 przez 3. Wynikiem tego dzielenia jest liczba 5. Patrzymy teraz na liczbę dziesiętną. Mamy tutaj jedną cyfrę po przecinku. Wynik tego dzielenia będzie miał również jedną cyfrę po przecinku. Po podzieleniu liczby 15 przez 3 otrzymaliśmy 5, czyli liczbę jednocyfrową. Zapisujemy więc 0,5. Poprawność wyniku każdego dzielenia możemy sprawdzić wykonując mnożenie. Otrzymany wynik mnożymy przez liczbę, przez którą dzieliliśmy liczbę dziesiętną. Zapominamy na chwilę o przecinku i mnożymy liczbę 5 przez 3. Otrzymujemy 15. Mamy tutaj jedną cyfrę po przecinku. Wynik również będzie miał jedną cyfrę po przecinku. Otrzymaliśmy 1,5, czyli liczbę, którą mieliśmy na początku. Oznacza to, że ten wynik jest poprawny. Spójrz teraz na takie dzielenie. 15 setnych podzielić przez 3. Zatrzymaj lekcję i spróbuj obliczyć to dzielenie w pamięci. To dzielenie nie jest wcale aż tak trudne do wykonania w pamięci, jak mogłoby się wydawać. Skąd to wiem? Zapominam na chwilę o przecinku. Otrzymam 0,15, ale to jest to samo co 15. 15 bardzo łatwo dzieli się przez 3. Wynikiem tego dzielenia jest liczba 5. Teraz trzeba tylko w odpowiedni sposób zapisać wynik. Zobacz. Tutaj mam dwie cyfry po przecinku. W wyniku również będziemy mieli dwie cyfry po przecinku. Otrzymamy 0,05, czyli 5 setnych. Pamiętaj, że zawsze warto sprawdzić, czy otrzymany wynik jest poprawny. Nożymy więc 5 setnych przez 3. Znowu zapominamy o przecinku. 0,05 to jest to samo co 5, a 5 razy 3 to jest 15. Tutaj mamy dwie cyfry po przecinku więc w wyniku również będziemy mieli dwie cyfry po przecinku. Otrzymamy 15 setnych. Zwróć uwagę, że to jest ta sama liczba którą dzieliliśmy przez 3. Oznacza to, że ten wynik jest poprawny. Spójrz teraz na kolejny przykład. 83 i podzielić przez 4. Gdybyśmy chcieli obliczyć ten przykład w pamięci zapomnielibyśmy na chwilę o tym przecinku i dzielilibyśmy 836 przez 4. Widzisz jednak, że również takie dzielenie trudne jest do wykonania w pamięci. Potrafisz za to podzielić te dwie liczby sposobem pisemnym. Zatrzymaj zatem lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć to dzielenie właśnie sposobem pisemnym. Dzielimy liczbę 836 przez 4. Nad liczbą, którą dzielimy, rysujemy poziomą kreskę. Nad nią znajdzie się wynik. Ile razy liczba 4 mieści się w liczbie 8? 2 razy. 2 razy 4 to 8. 8 odjąć 8 to 0. Dopisujemy obok kolejną cyfrę, czyli trójkę. 0, 3 to inaczej 3. To 0 możemy sobie zmazać. Ile razy liczba 4 mieści się w liczbie 3? A nie razu. W tym miejscu zapisuję 0. 0 razy 4 to 0. 3 odjąć 0 to 3. Dopisuję obok kolejną cyfrę. Ile razy liczba 4 mieści się w liczbie 36? Dokładnie 9 razy. 9 razy 4 to 36. 36 odjąć 36 to 0. 836 podzielić przez 4 to 209. Spójrz teraz na liczbę, którą dzieliliśmy. Mamy tutaj jedną cyfrę po przecinku. Zapisujemy więc wynik tak, abyśmy również mieli jedną cyfrę po przecinku. Otrzymamy 20,9. Sprawdźmy teraz, czy otrzymany wynik jest poprawny. Można oczywiście to zrobić sposobem pisemnym, ale ja, żeby zaoszczędzić trochę czasu, skorzystam z kalkulatora. Podzielę więc 83,6 przez 4. Co otrzymam? 20,9. Dokładnie taką samą liczbę jak tutaj. Ten wynik jest na pewno poprawny. Spójrz raz jeszcze na te obliczenia. Tutaj dzieliliśmy liczbę 836 przez 4. Naszym zadaniem było jednak obliczenie, ile to jest 83,6 podzielić przez 4. Zobacz, co się stanie, gdy w tym miejscu postawię przecinek. Otrzymujemy dokładnie takie dzielenie, jakie chcieliśmy obliczyć, ale wynik się nie zgadza. Ale zobacz, co się stanie, gdy również w tym miejscu postawię przecinek. Co otrzymałem? Dwadzieścia dziesiątych. Dokładnie taką samą liczbę, jaką mamy w wyniku. Dostawienie przecinków w odpowiednich miejscach to ostatni krok dzielenia pisemnego liczb dziesiętnych przez liczbę naturalną. Przecinek w liczbie nad kreską, czyli w naszym wyniku, stawiamy nad przecinkiem, który znajduje się w liczbie dziesiętnej, którą dzielimy. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Sześciu przyjaciół złożyło się po tyle samo na prezent, który kosztował 81,90 zł. Jaką kwotę przekazał na prezent każdy z nich? Oblicz sposobem pisemnym. Aby odpowiedzieć na pytanie zadane w treści zadania wystarczy cenę prezentu podzielić przez 6, po tyle osób się na niego składało. Zwróć uwagę, że tutaj mamy liczbę dziesiętną. Zapomnijmy na chwilę o przecinku. Podzielimy więc liczbą 8190 przez 6. Liczba 6 mieści się w liczbie 8 1 raz. 1 razy 6 to 6. 8 odjąć 6 to 2. Dopisuję kolejną cyfrę. Liczba 6 mieści się w liczbie 21 3 razy. Tutaj zapisuję 3. 3 razy 6 to 18. 21 odjąć 18 to 3. Dopisuję kolejną cyfrę. Liczba 6 mieści się w liczbie 39 6 razy. Tutaj zapisuję 6. 6 razy 6 to 36. 39 odjąć 36 to 3. Dopisuję obok kolejną cyfrę, czyli 0. Liczba 6 mieści się w liczbie 30 dokładnie 5 razy. 5 razy 6 to 30. 30 odjąć 30 to 0. To jeszcze nie koniec. Naszym zadaniem jest podzielenie liczby 81,9 przez 6. W tym miejscu stawiam więc przecinek. To gdzie powinienem postawić przecinek w liczbie nad kreską? Dokładnie tutaj. Otrzymaliśmy 13,65 Możemy podać odpowiedź. Każda z sześciu osób przekazała 13,65 zł. Dzieląc liczby dziesiętne przez liczby naturalne, korzystasz z takiego samego sposobu jak wtedy, gdy dzielisz dwie liczby naturalne. Musisz tylko pamiętać, że po zakończonym dzieleniu trzeba wstawić przecinek do otrzymanego wyniku. Pamiętaj, przecinek w wyniku stawiasz zawsze dokładnie nad przecinkiem dzielnej. Dzięki tej playliście dowiesz się wszystkiego, co dotyczy mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja .tv.